Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy widzowie, bardzo interesująca partia z bardzo silnego turnieju w Holandii w Wakan Zee, e, rozegrana pomiędzy Arianem Tarim a Jordanem Van Foristem. E, panowie posiadający ranking powyżej 2600 e, młodzi arcymistrzowie e, i niezwykle interesująca gra. Zapraszam serdecznie. Białe rozpoczęły ruchem E4E5 e, ze strony tutaj Van, Forace, Van Forista. Skoczek na F3 z atakiem na piona. Sprawa prosta, skoczek na C6, niby lekka symetria, ale mamy koniec B5 i e, partia hiszpańska na szachownicy. E, trzeba wiedzieć, jak reagować. Oczywiście, moi drodzy, najpopularniejszym posunięciem e, jest zagranie ruchu A6. Oczywiście, można zagrać inne posunięcia w stylu, na przykład, skoczek F6 z różnymi wariantami. E, też w zamieszłych czasach powiedzmy, e, Akiba Rubinstein. Stosował ruch skoczek D4. Myślę, że to jest już rzadko spotykane, ale warte uwagi na pewno w ramach ciekawostki. A6, właśnie ze strony tutaj czarnych, nastąpiło. Goniec A4. Oczywiście, jak tutaj nastąpi bicie, to wybijamy pionkiem na C6. Pionek jest niestety jeszcze zatruty, gdyż Hetman D4 i czarne uzyskują bardzo dobrą grę, gdyż atakują skoczka, odbijają pionka i z zepsuciem roszady przeciwnikowi. Bardzo prosty sposób, często o nim powtarzam, do, do niego wracam, żeby zaznaczyć, że nie można tak łatwo tutaj pionka E5 białymi zbić. Goniec zagrał na A4 i goniec na C5. Interesująca sytuacja, i teraz po raz kolejny zastanówmy się, czy tego skoczka można tutaj wybić. Teraz już przestawię troszeczkę. Po wybiciu, oczywiście, wybijamy pionkiem na C6, i teraz po wybiciu skoczkiem na E5. To też jest oczywiście zły ruch. Mamy takie, odp mamy takie odpowiedzi. Hetman D4 z opcją mata i wzięciem skoczka. Jedna z opcji albo skoczek G4, albo D3. Jeżeli na D3 sobie uciekamy, no to w tym momencie bijemy tutaj. Na E4 i po Hetman E2, biciu na E2, król bije, goniec D6. Czarne są bardzo zadowolone z tej pozycji. Para gońców zostaje i no, kończymy rozwój, gramy normalnie w szach, ale przede wszystkim ten plus to jest para gońców i to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o kilka ruchów w debiucie. Inną możliwością oczywiście jest po Hetman D4 zagranie skoczek G4, ale to też za wiele nie daje po takim ruchu. No moi drodzy, jeżeli będzie Hetman E2, to jest ta sama historia, chociaż tutaj też widzimy, że leci skoczek na końcu, więc trzeba skoczkiem na E3 zagrać. No i tutaj po wybiciu na E3, jeżeli białe zbiją na przykład gońca, to Hetman bije na G2 i Pozycja się sypie u białych totalnie. Tutaj trzeba zrobić roszadę. No, oczywiście, gońcem, jak gdziekolwiek odejdziemy, to wieża E1 i mamy stratę Hetmana, więc należy wybić na F2. wieża F2 i goniec na E6. Czarne są niezwykle zadowolone. Pionek więcej, żadnych problemów i wszystko gra. No, tak, oczywiście, białe zagrać nie mogą. Po goniec C5 białe robią po prostu roszadę, kończą rozwój. No i tutaj ciekawy ruch następuje ze strony czarnych, mianowicie skoczek na E7. I ciekawy, i zarazem też taki, może bym powiedział, nieco ryzykowny. Tutaj w tym momencie białe zagrały C3 z prostym planem do centrum, żeby zagrać pionkiem. To się narzuca, ale okazuje się, że można było grać na przykład coś w tym stylu skoczek na E5, i niby tutaj białe zyskują jakąś tam małą przewagę. Ale czarne po prostu wybijają. Jest ruch D4. Tutaj oczywiście białymi nie tracimy figury, tylko chwilowo ją oddajemy, żeby odbić to z nawiązką z centrum. No jest oczywiście tutaj kilka opcji typu na przykład B5 z atakiem na gońca, goniec B3 i tak dalej. Można sobie tam popatrzeć. Potem goniec na przykład na B6, bicie na E5 z pionym, z pionym mniej na ten moment, ale... No, pozycja niezwykle interesująca. Ten pion, tego pionka można próbować zbijać, ale na przykład tutaj czarne też mają z takie posunięcie jak skoczek na F3. I chodzi o to, że jak wybijemy Hetmanem, to goniec tutaj odbije na D4. A jeżeli bijemy pionkiem, to psujemy sobie troszeczkę tutaj króla, osłonę króla i pogoniec A7. No, i ta pozycja jest powiedzmy oceniana przez silniki jako trochę lepsza dla białych, ale myślę, że. Czarne, bez problemu mogłyby tutaj sobie no, po prostu grać bez tego pionka za cenę tego króla. No, kwestia po prostu zawsze gustu, ja to często powtarzam. Wiele komplikacji tutaj jest w Hiszpance, myślę, że jeszcze wiele dróg jest nieodkrytych. Warto nad tym popracować. Moi drodzy, w partii poszło C3. Klasycznie C3 i goniec zagrał na A7 pewnie z obawy przed ruchem D4 lub przed następnym, może posunięciem skoczek E5. Chociaż taki ruch się na pewno przydaje, chowamy po prostu gońca, i tutaj następuje ruch D4 i z zamiarem prostego zagrania. Skoczek na G6, nie takie nietypowe zagranie skoczkiem na G6, chociaż coraz częściej tutaj się wybiera takie troszeczkę inne ścieżki w debiucie, żeby może nie wchodzić w super teorie i żeby troszeczkę kreatywności. Tutaj z siebie wydusić bardzo podoba mi się gra czarnych, mimo że silniki oceniają to na jako lepszą pozę, trochę białych, mimo wszystko, ale to nieistotne. Nie widać tego, jak od razu można to wykorzystać, e, moi drodzy. Teraz na przykład, jakby goniec zbił tutaj skoczka, bo też trzeba zauważyć, co by się mogło zadziać, no trzeba wybić na C6. I teraz są dwie opcje: albo pionkiem bijemy tutaj na E5, albo skoczkiem. Jeżeli zbijemy skoczkiem, no to skoczek bije, pionek wybija, i na przykład robimy roszadę. I znowu się pojawia ten sam motyw, gdyż jest para gońców u czarnych, chwilowa, chwilowy pionek mniej, ale myślę, że czarne są tutaj bardzo zadowolone z tej pozycji. Tak mogłoby pójść tak nie poszło. W sumie nie wiem też dlaczego, ale to wiele jest pytań, mało jest odpowiedzi na ten temat. Pozycja się nieco uprościła. Ja myślę, że po prostu czarne byłyby zadowolone z tej pozycji, ale jeszcze jest inna oczywiście opcja wybicie pionkiem. No jeżeli wybijamy pionkiem, to tutaj od razu wybicie Hetmana, wieża, wybija Goniec G4 i myślę, że tutaj czarne są zdecydowanie zadowolone. Pozycja jest nieco lepsza, czarnych gdyż tego pionka szybko odbijamy, a grozi jeszcze wzięcie tutaj na f3, związanie jest paskudne, no, czarne po prostu są dobre w tej, w tej pozycji. Po g6, Goniec zagrał w partii na g5, no i proste f6, no wydaje się, że niby proste, ale jednak tutaj się odsłania diagonala, no ale wszystko się trzyma, bo jest tempo w tempo, więc Goniec wraca na e3, nie ma żadnych tutaj kopytek, no i kulturalna rozszada. Król się szybko chowa, ale białe wyczuwają teraz moment na, że tak powiem, przyciśnięcie przeciwnika i zagrywają d5, przepraszam. D5. No i teraz tak. Pytanie, czy można wtrącić bicie tutaj na e3? No, niestety nie można. Odpowiedź jest jaka? No, jeżeli zbijemy na e3... To pionek bije tutaj e, skoczka. Jeżeli goniec ucieka z powrotem na a7, powiedzmy na a7. Gdziekolwiek to bicie na D7 i okazuje się, że goniec wisi. Strata figury jest po stronie czarnych, więc no, trzeba zagrać takie posunięcie. Na przykład, jak poszło właśnie w partii, goniec tutaj wybił na A7. Właśnie często się, moi drodzy, tutaj też powtarza tak, że po takim zagraniu wtrąconym, często czarne mają wybór wybicia gońca. W tej sytuacji jest to niemożliwe, ale warto zwracać na to uwagę. Poszło wybicie, wieża wybiła na A7 i posunięcie D6. No dobrze, niezwykle interesujące o co chodzi w tym posunięciu. To nie chodzi o to, żeby białe tutaj, że tak powiem, wygrywały już pozycję, że tutaj fajnie ten pionek wchodzi. Chodzi o przyciśnięcie figury C8, znaczy skoczka, żeby ten, przepraszam, gońca, żeby ten goniec nie mógł tak łatwo wyjść, i chodzi o. No, też zajęcie linii D przede wszystkim, ale okazuje się, że tutaj czarne bardzo sprytnie z tego wychodzą. No, wybić trzeba, bo nie ma wyjścia. Hetman wybija, bo też nie ma wyjścia i gramy B5. Szybki ruch wtrącony ale białe również mają odpowiedź goniec na b3. No król h8 jest ruchem obowiązkowym i teraz posunięcie no też ciekawe, chociaż można by było na przykład spróbować skoczkiem wyjść na a3, skoczek c2, może z opcją na e3 z bardzo fajnymi planami później na f5, na d5, żeby wskoczyć. Może próbować grać pozycyjnie tutaj młody arcymistrz no, z racji wieku może nie wytrzymał tego i e, chociaż no, to wiecie, to jest tylko moje, moje takie domysły, e, po prostu szarpnął, szarpnął pozycji, zagrał A4 co też jest ruchem naturalnym, tak się też gra, ale okazuje się, że tutaj e, atak na tym skrzydle nie jest kompletny i tak naprawdę nic tutaj czarnym nie grozi wieża B7, bardzo dobre posunięcie, schodzimy przede wszystkim ze związania a grozimy wieża B6 i zagranie D6 jest możliwe po Goniec wychodzi, wszystko fajnie się zaczyna układać dla czarnych. Bicie na B5 i moi drodzy, wtrącenie. Wtrącenie oczywiście, to jest bardzo ważna sprawa. Hetman na D1 zagrał i oczywiście, wybijamy tu pionka. Goniec B7 też ma dobrą drogę. Skoczek no, musi kiedyś wyjść, no i właśnie goniec B7. Okazało się, że czarne mają dobrą grę i fajne perspektywy, a białym tak naprawdę nie zostało nic. E, nic ciekawego do gry, tak mi się wydaje. E, I to też e, pokazuje to, że zobaczcie. Pionki są na czarnych polach. Tu jest opcja przełomu, na przykład na D5. Jest opcja, to jest, naj, to jest bardzo ważne, że jest opcja dla czarnych, dla białych. Nie widać tego. F5 jest opcją, też bardzo groźną. Wieża fajnie operuje po, po y, linii szóstej. Na D6 może zagrać po y, uprzednim zagraniu D5 lub y, na F6, jeśli pionek się pojawi na F5. Bardzo fajne są perspektywy. To mi się niezwykle podoba. Tutaj białe zagrywają C4, szarpią znowu te skrzydło hetmańskie i okazuje się, że nie trzeba grać pod dyktando teraz z przeciwnika i żadne wybicie tutaj w grę nie muszą wchodzić, tylko jest od razu takie bardzo logiczne, fajne zagranie i mocne, mocne zagranie. Mocna gra w szachy, moi drodzy, po stronie czarnych, trzeba przyznać. F5, F5, dobry moment na kontrgrę. Chodzi o to, że tutaj bezpośrednio grozimy wybiciem, na przykład pionkiem na E4. Takie zagranie naprawdę bardzo się może podobać. Klasyczny ruch. No i tutaj białe zagrywają gońcem na C2. No cóż, może lepsza opcja była zagranie wtrącenie na C5, ale to już w niuanse wchodzą w grę. Ja myślę, że taki ruch logiczny, żeby przytrzymać punkt E4, no, białe sobie tak wymyśliły, ale zapomniały może o punkcie C4. Dlatego też tutaj czarne wybijają na E4, i teraz, jakby nastąpiły wymiany na przykład na E4 skoczkiem, no to bijemy na C4 pionka. Tak po prostu, jeżeli goniec by wybił, no to oczywiście wybijamy gońcem, skoczek wybija na końcu na E4. I znowu wybijamy na C4 pionka, więc no tutaj pionek C4 jest taką małą zakałą w tym momencie, dlatego też białe decydują się na skoczek G5, żeby odbić na C4 skoczkiem. Trzy figury musiały się ustawić w taki sposób, żeby tego piana wybić. Czarne sobie oczywiście z tego nic nie robią i zostawiają piona w spokoju, nie próbują go w jakiś sposób bronić, typu wieża F4, zawsze przez G3 zostaniemy przepędzeni. Tylko czarne wprowadzają kolejne figury do gry w centrum. Skoczek F5. To się nasuwa, narzuca i dobrze wygląda. Skoczek wybił tutaj na E4. Widzimy też, że skoczek ma fajne perspektywy na D4. Aczkolwiek tutaj czarne znowu. Grają kolejnym skoczkiem na F4 i te skoczki są niezwykle groźne. Zobaczcie, ta wieża ma fajne perspektywy na G6 i ataku na G2. Bardzo dobrze to wygląda. Jeżeli ten pionek zniknie z pola C4, to potem jeszcze D5 i jeszcze silne centrum w połączeniu ze skoczkami i wieżą na przykład na G6, no wyglądałoby to niezwykle dobrze i białe raczej nie miałyby tutaj nic do powiedzenia. Skoczek zagrał na F3. I Pionek po prostu wybił tutaj na c4, wybicie na e5 nastąpiło. No i moi drodzy, tutaj trzeba przyznać, że czarne grają naprawdę dobrą partię i popisują się kolejnym ciekawym zagraniem taktyczne, powiedzmy, takie, może nie uderzenie, ale fajne taktyczne zagranie skoczek d4. No ale skoczek przecież nie jest broniony przez y, żadnego pionka, żadną figurę. Hetman bije? No niestety to nie takie proste. Skoczek E2 grozi, więc y, skoczek jest zatruty, nietykalny. Wieża zagrała na E1. No i po prostu trzask, y, goniec zniknął. Goniec, bardzo silna figura. W którymś momencie może się okazać o wiele silniejsza, więc po prostu. Goniec został wybity z konkretnym zagraniem Hetman na C2, i moi drodzy, z konkretnym zagraniem mówiłem, bo tutaj czarne po prostu zagrywają bardzo prosty ruch. Zauważcie, skoczki mają mały problem. Są w centrum, nie za bardzo są bronione, szczególnie skoczek E5. Wieża zagrywa na E6, tak po prostu. No właśnie, co zagrać, moi drodzy. Co zagrać? Tutaj na przykład jakby skoczek zagrał powiedzmy na f3, są dobre opcje hetman e7, nacisku na e4. Są też jakieś tam poświęcenia na, G, na g2, skoczek na f3 podwisa, hetman e7. Wielce groźne poświęcenia, gdyż goniec tutaj naprawdę bardzo dobrze gra po diagonali. Kwestia... Przeanalizowania sobie głębszego w danej pozycji i ta, taktyki. E, polecam, żeby sobie to porobić, jeżeli ktoś chce zagłębić w tę pozycję, ale proste granie w szachy, tak? Tutaj e, no, białe zagrały Hetman C3. I niestety ten ruch jest już bardzo słaby, opłakany, bo mamy proste zagranie. Hetman E7, i nawet jak mamy w głowie jakiś tam atak na króla, to czasem trzeba się zatrzymać i zobaczyć, czy po drodze nie ma jakichś większych korzyści. Bo szczególnie jak atakujemy i chcemy atakować taktycznie, to musimy dużo się wysilić i poszukać tych ruchów. A jakich do końca nie znajdujemy, no to staramy się szukać też po drodze jakichś korzyści, właśnie takich mniejszych. Bierze, zagrywa na, na A5 w tym momencie, posunięcie D6, prosty ruch który wygrywa po prostu figurę. No, jak odejdzie skoczek, to po prostu bijemy tutaj. Skoczek zagrał na G5, wieża wybiła na E5, wieża z A na E5. Proste rzeczy, wybicie, wieża wybiła na E5, Hetman F6. Tu się wszystko broni, zauważmy, figura więcej, na G2 podwisa, tutaj związanie, niebezpieczna sprawa, Hetman zagrał na C2. No, jeszcze jest ostatnia szansa, groźba Mata na H7. Niestety dla białych skoczek po prostu zagrywa na D3 i jest po partii moi drodzy, białe się poddały, straty materialne, no wieża gdzieś tam musi pewnie odejść, ale zawsze jakieś bicie na B2, tutaj na F2 podwisa, można H6 zagrać spokojnie, skoczek nie ma dobrych odejść. Bardzo ładna partia Holendra. Gratulujemy serdecznie, gdyż dobrze nawet mu idzie jeśli chodzi o ten turniej, a nie jest faworytem tego turnieju. To jest bardzo ciekawe. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.